Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszej nowej miejscóweczce, czyli w miejscu, które chcemy Wam pokazać w te wakacje. Jesteśmy na Krecie, dokładnie w okolicy Chani, 40 km od lotniska. Chodźcie, pokażę Wam trochę więcej. Już jesteśmy na miejscu w domku, który sobie wynajęliśmy przez Airbnb i chcę Wam zrobić taki mały room tour, a właściwie house tour, póki jeszcze mamy w tym naszym domku posprzątane, także zapraszam Was serdecznie. Idziemy sobie do głównego wejścia, to jest taka dwupoziomowa. Hello! Miejscóweczka i wchodzimy do głównego salonu, który się prezentuje dokładnie tak. Jesteśmy w tym domku tydzień i jesteśmy w 5 osób, więc jest jedna taka główna sypialnia. Tu już trochę ciuchów porozkładałam, ale też mamy łazieneczka, to wiadoma sprawa. I zabiorę Was na górę, bo na górze są jeszcze dwie sypialnie dla dzieciaków i w tym roku pierwszy raz jest z nami na wakacjach babcia. Z uwagi na to, że to trochę zawodowe też wakacje, więc babcia nam pomoże. Tu u dzieciaków też sypialnia. Jestem ciekawa, jak się ze sobą dogadają i ich łazieneczka. No i sypialnia mojej mamy. Też ma tutaj całkiem jakby luksusowo, ale pokażę Wam coś, co jest mega przesztosem i strasznie zazdroszczę tego widoku. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Ale tego widoku też jej zazdroszczę, bo tutaj będzie mogła sobie chillować z kawką rano. No zobaczcie, że tu nie jest pięknie. Pokażę Wam z góry tych moich golasków. Halo! Zuzia! U góry! Hej! Hej! Tam jest Tymek. Dzieciaki już chillują, a przyjechaliśmy dosłownie pół godziny temu. Zdążyliśmy się wypakować, więc one na to czekały strasznie długo. Zobaczcie, to jest taka posiadłość. I tu mamy trzy takie wille, takie domki. I w sumie jak tutaj przyjechaliśmy, to nawet się nie spodziewałam, że te domki będą tak blisko siebie i trochę się zaskoczyłam. Ale jak do tej pory nie ma takiego feelingu, żeby coś nam przeszkadzało, więc myślę, że będzie w porządeczku. Chodźcie, pokażę Wam tą infrastrukturę zewnętrzną, czyli basen i tak dalej. A jeszcze zanim, no to przejdę może szybko przez kuchnię, bo to, co jest super, to to, że właśnie ta kuchnia jest fully equipment, w pełni wyposażona. A dodatkowo na przywitanie dostaliśmy i owoce, i warzywa, i jakieś tam uzo, winko, coś tam sobie też dokupiliśmy, jakieś babeczki, więc super, super miło ze strony właścicieli, że tak dbają właśnie o swoich gości. No, także tutaj mamy wszystko, czego nam potrzeba. Trochę tych frykasów też. I zapraszam Was do ogrodu. Zobaczymy, co tutaj się dzieje, jak tutaj jest pięknie. Miejscóweczka, którą mamy tutaj na jakieś posiłeczki. Mamy też grill, z którego możemy korzystać, więc tutaj śmiało sobie możemy
przyrządzać nawet obiady, chociaż nie mamy tego w planach, ale generalnie że i obiady i kolacje możemy sobie działać, można sobie zrobić pranko, ale to co jest najfajniejsze to to, że są miejsca takie do chillowania przygotowane, piękne i w zadaszeniu i na słońcu i w super pełnym słońcu, bo tam są takie leżaki. A woda w basenie ma głębokość taką, że dzieciaki sobie spokojnie pływają. Zuzia, a pokaż mi tutaj, jak jest głęboko. Dobra. Chodź, Tymek. I stań teraz na nogach. Stoisz? Ekstra. Podoba Wam się tutaj? Tak. A co jest fajnego? Wszystko. Chyba basen jest najfajniejszy, co? No tak mi się wydaje, że basen. Tutaj mamy trochę zielonego ogródka, ale wiadomo, że w tym klimacie to takie, ta zieleń jest nie taka jak w Polsce. No i oprócz tego to, co słyszycie cały czas w tle, to są odgłosy Grecji, to spotkacie wszędzie i tutaj też w naszej miejscówce na Krecie jest. Jeżeli macie ochotę, to piszcie w komentarzach, to Wam puszczę link do Airbnb, żebyście sobie zobaczyli, jak ta miejscówka wygląda i cenowo, i lokalizacyjnie, jeżeli tylko będziecie chcieli skorzystać z tej mojej rekomendacji, to Wam serdecznie polecam, bo byliśmy już w wielu miejscach, ale to jest naprawdę, naprawdę zacnie i godnie polecenia. Zobaczcie. To jest cała taka... to nie jest osiedle, to jest w zasadzie tylko takie trzy domki obok siebie zlokalizowane na zamkniętej posesji z bramą na pilota, więc jest bezpiecznie, nie trzeba się martwić o to, że... no, że coś tam się wydarzy, jak na przykład gdzieś pojedziemy, czy w nocy chociażby, czy cokolwiek. Więc zobaczcie, to jest brama i spokojnie można sobie i zostawić auto, czy tu, czy tak jak my, tam. Zobaczcie, każdy z tych domów jest tak pięknie wyposażony i ma takie piękne tarasy. No naprawdę jest mega, mega cudownie w tym miejscu. Ale też bardzo gorąco, więc ja za chwilę muszę się posmarować ostrym SPF-em, jeśli nie chcę się po prostu przypalić. Dobra, słuchajcie. Czas na to, abym zrobiła coś do jedzenia, bo tak jak Wam mówiłam, my dopiero tutaj przyjechaliśmy, więc tak naprawdę zdążyłam się i dzieciaki rozpakować. I szybciutko chciałam Wam zrobić takiego house tour'a. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam Was na kolejne odcinki, bo na pewno znajdziecie ich jeszcze mnóstwo. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za to, że obejrzeliście ten pierwszy odcinek z house touru po naszej miejscówce wakacyjnej na Krecie i zapraszam Was na kolejne filmiki z Krety. Będzie ich mnóstwo, także subskrybujcie, oglądajcie, przeglądajcie. Buziaki!